Witam. Czasem są takie sytuacje, kiedy musimy rozpalić ognisko, bo sytuacja tego wymaga, awaryjna, lub jesteśmy gdzieś tam w jakichś tam górach, czy tam potrzebujemy po prostu sobie przygotować posiłek. No i problem jest wtedy, kiedy jesteśmy tego nieprzygotowani. Więc pierwsza sprawa, trzeba być oczywiście zawsze przygotowanym, czyli mieć materiał na rozpałkę jakiś tam, albo przewidywać, że będziemy gdzieś tam się mogli zatrzymywać, to szukamy jakiegoś materiału leśnego, ale dzisiaj filmik o tym, że jesteśmy kompletnie nieprzygotowani, warunki nas zaskoczyły i musimy natychmiast rozpalić ogień. Na wcześniejszych naszych filmikach możecie zobaczyć, jak rozpalić, gdy jest mokro, jak rozpalić różnymi materiałami. Dzisiaj pokażę kolejną, inną rozpałkę, bardzo ciekawą, której na pewno wcześniej nie widzieliście. Znaczy słyszeliście, ale niekoniecznie znacie tą metodę. Zapraszam. Dziś porozmawiamy o smolnych szczapkach. Smolne szczapki, czyli drzewo sosnowe lub na przykład świerkowe, które zawiera bardzo dużo żywicy w środku. W związku z tym bardzo fajnie się pali i zapala się na przykład od krzesiwa także. Natomiast w wielu różnych podręcznikach, magazynach, na różnych filmach ludzie mówią, że te smolne szczapki występują tylko w powalonych drzewach, w korzeniach. Tak, zgadzam się z tym, także tam występują. Natomiast w sytuacji awaryjnej, wtedy, kiedy natychmiast potrzebujecie rozpałki, szukanie powalonego drzewa jest problemowe. Nie? Czyli często się zdarza tak, że widzimy powalone drzewo, wtedy możemy pozyskać ten materiał. Natomiast co w sytuacji, kiedy idziecie, pada deszcz, wszystko jest mokre, a Wy teraz potrzebujecie rozpalić ogień. Nie? Brzóz nie ma dookoła, suchej trawy nie ma dookoła, jest super mokro. No i wtedy jest problem. Więc smolne szczapki można także pozyskać bezpośrednio z sosny, na przykład z wystającej takiej gałęzi. Jak widzimy, ta gałąź już jest sucha, obumarła, więc generalnie połamalibyśmy ją i możemy z niej spokojnie palić ognisko. A ta część, która nam posłuży za rozpałkę, znajduje się dokładnie w tym miejscu. Czyli żywica, gałąź obumarła, żywica wyparowała, część wykapała, a pozostała część cofa się do pnia i generalnie oczywiście w jakimś tym miejscu, gdzieś tutaj, może krótszym, może większym, zostaje. Weźmiemy sobie teraz piłeczkę, bo do pozyskania tego materiału niestety potrzebujemy albo piły, albo siekiery, albo noża i metody batonowania, bo musimy się dostać bardzo blisko tutaj. No to bierzemy piłkę i przy samym drzewie bardzo bliziutko obcinamy gałązkę. Tu widać żywicę zaschniętą. Możemy także, to pierwsza sprawa to jest kolor, a druga sprawa to jest zapach, czyli wąchamy, czy ten zapach jest taki mocno żywiczny. Tu jest ok, no nie jest to idealne, ale weźmiemy sobie za chwilę drugą, czyli tu mamy pierwszą. Sprawdzamy oczywiście, czy jest gałąź martwa, bo jak będzie żywa, to tam nic ciekawego nie będzie. I bliziutko drzewa piłujemy. Tu jest troszkę mniej, ale też jest. Najfajniejsze są zawsze z takich grubszych gałęzi. Tam jeszcze podejdziemy do jednej sosny, to sobie te dwie zostawimy i w drodze powrotnej je zabierzemy. No to lecimy. Słuchajcie, zobaczcie. Nie dość, że mamy rozpałkę tą żywiczną, to jeszcze od razu mamy co dołożyć do tego. Ja wcześniej sobie oczywiście przygotowałem, nałamałem takich, żeby Was teraz nie męczyć tym łamaniem. Natomiast generalnie zobaczcie, pstryk, pstryk, pstryk i już mamy czym palić. A jak pozyskujemy tą naszą rozpałkę? Potrzebny jest nożyk. Nawet dla wygody skrócimy sobie jeszcze tą naszą rozpałeczkę. Musimy zeskrobać część zewnętrzną, żeby dostać się głębiej do tego naszego żywicznego drzewa. Zapowiada się dobrze. Kolor odpowiedni. I teraz największy problem taką rozpałką jest to, że musimy gdzieś te wiórki łapać. Dlatego no, tutaj akurat znalazłem puszkę w lesie, możemy rozłożyć, możemy to na czapkę, do czapki możemy to, a później gdzieś tam umieścić, bo później też jest taki problem, że będziemy krzesać, to się może wszystko tam gdzieś tam rozpitolić, więc trzeba na to uważać. Kurczę, będę muszę znaleźć jeszcze krzesiwko, żeby od razu było pod ręką. I jest krzesiwo. Więc próbujemy. Są dwie techniki. Pierwsza polega na struganiu malutkich wiórków. W ten sposób. Natomiast te wiórki są dosyć grube. Druga technika polega na skrobaniu, czyli przykładamy nóż pod kątem 90 stopni i skrobiemy naszą rozpałkę, żeby te wiórki były delikatniejsze. Ja tu ich nie będę dużo skrobał, dlatego że
To jest tylko film, żeby Wam pokazać, że taka technika istnieje. Ok, coś tutaj mamy. Postaramy się zrobić tak, żeby rozpalić z tego malutki ogień. BHP, miejsce pracy. Problem jest taki, że nie można przyłożyć pełnej siły do tego naszego miejsca i delikatnie, żeby nie stłamsić, kładziemy rozpałeczkę. Jeśli odpowiednią ilość naskrobaliśmy, to powinno się wszystko zająć, jeśli te suche patyczki były rzeczywiście suche. Jeśli jest oczywiście odpowiednia ilość tlenu, to wszystko się powinno palić. Ogień przejdzie na drugą stronę, mogę sobie dołożyć następną, następną, następną i ognisko mamy. Bardzo ważna sprawa jest taka, że ta rozpałka działa tak przede wszystkim w sytuacjach, kiedy jest bardzo wilgotno i bardzo mokro, nie? Czyli wszystko naokoło jest mokre, nie ma kory brzozowej, nie ma trawy i jest wtedy problem ze zdobyciem. Przechodzi, dokładamy drugą. Jest ok. Ciekawostka jest taka, że po zdobyciu takiego patyka możemy go schować do kieszeni i na przykład na następny raz, na następny dzień, za tydzień, za dwa możemy spokojnie go wykorzystać. To tyle. Pali się? Zajebiście. Zapraszam na nasze szkolenia, zapraszam na naszą stronę, na Facebooka, zapraszam na naszego bloga, gdzie dużo ciekawych informacji możecie znaleźć. Pozdrawiam.